Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. Postać, o której będziemy mówić w dzisiejszym programie, to cicha bohaterka czasów zagłady, której historię zaczynamy dopiero poznawać. Przypominamy tę historię niemal w 80. rocznicę masakry ludności cywilnej w niemieckim obozie koncentracyjnym w Poniatowej, a bohaterką tej opowieści jest Ala Gołąb. Była pielęgniarką, była związana z Szpitalem Starozakonnych na Czystym, zresztą była związana z tą instytucją już od okresu przedwojennego, od 1927 roku, kiedy zaczęła tam pracować i zajmowała się położnictwem. To jest ten obszar, ten kontakt z matkami, kobietami ciężarnymi, noworodkami, to był ten teren jej działalności. Ona też zajmowała się szkoleniem pielęgniarek i położnych, taką działalnością jako aktywistka, pewnie byśmy to w ten sposób określili takim językiem współczesnym. Ona zaczyna publikować na łamach Ewy. To jest oczywiście publicystyka, taka czysta. To są artykuły mówiące o potrzebie opieki nad dzieckiem chorym, osamotnionym. Były to postulaty oczywiście mówiące nie tyle o budowaniu potężnych szpitali czy przytułków, ale nawet takich pojedynczych izb opieki dziennej, dzisiaj to byśmy nazwali, tak aby ludzie potrzebujący tej pomocy wchodzili i mieli zapewnioną opiekę zarówno lekarską, jak i pielęgniarską, których można by było nauczyć, jak żyć zdrowo, skromnie w ich warunkach. Wiemy, że ona przeżyła wielką akcję deportacyjną, przetrwała, funkcjonowała dalej na terenie getta warszawskiego. Wiemy też, że jej córka została przeprowadzona na tak zwaną aryjską stronę. Ona sama miała jakby pełniła swoją misję do końca i w trakcie powstania, które wybuchło w getcie warszawskim w kwietniu 1943 roku, została zatrzymana przy ulicy Gęsiej, dołączona do transportu i stamtąd deportowana do obozu pracy już na Lubelszczyźnie, do obozu pracy w Poniatowej. Ani ona, ani jej mąż nie przeżyli do końca okupacji. Zginęła w trakcie likwidacji obozu pracy w Poniatowej, czyli tej akcji, która wydarzyła się w listopadzie 1943 roku. Te dwa dni, 3 i 4 listopada, łącznie rozstrzelano około 42 tysięcy więźniów z Poniatowej, z Trawnik i na Majdanku, czyli w obozie KL Lublin. I to była największa jednorazowa egzekucja ludności żydowskiej dokonana na terenie Generalnego Gubernatorstwa w czasie II wojny światowej. Wiemy o tym, o działalności Alicji Gołąb jeszcze na terenie Poniatowej. Wiemy, że tam zajmowała się również taką opieką, szpitalnictwem, opieką nad dziećmi, natomiast nie znamy szczegółów. Gośćmi dzisiejszego programu W Powiększeniu, z którymi rozmawiać będziemy o życiu, dziele i tragicznej śmierci Ali Gołąb, są Anna Ciałowicz, badaczka biografii tej postaci z Instytutu Pileckiego. Witam serdecznie. I naszym drugim gościem jest Dorota Lilienthal, aktorka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, w getcie warszawskim chorymi dziećmi opiekowało się około 300 lekarzy, wiele pielęgniarek, zresztą w różnych instytucjach opiekuńczych, instytucjach szpitalnych. Dlaczego właśnie Ala Gołąb znalazła się w kręgu pani zainteresowań? Czym zajmowała się, dlaczego zapisała się w historii ta postać? Mówią o niej anioł z Umszlakplacu, a to dlatego, że oddawała się tam akcji ratowania i inteligencji żydowskiej, i dzieci żydowskich, które wynosiła z Umszlakplacu pod swoją pielęgniarską peleryną. Mówiło się o niej gołębianka, bo tak była znana w getcie, była znana i w kręgach działaczy żydowskich i po prostu na żydowskiej ulicy, dlatego że dzień w dzień z oddaniem, jako ta prawdziwa pielęgniarka, zajmowała się ratowaniem kogo się tylko dało. I zginęła wraz z tymi, którymi się opiekowała. Tutaj nasuwają się od razu skojarzenia z Januszem Korczakiem, o którym słyszeliśmy wszyscy. Nieraz miała Ala Gołąb propozycję, żeby z getta wyjść. Są takie relacje, nawet nagrane w latach 90. osób, które ją znały sprzed wojny i w okresie getta. I te osoby opowiadają nawet z takim wyrzutem
pod jej adresem, dlaczego się nie chciałaś ratować. Myśmy mieli dla ciebie papiery, mieliśmy dla ciebie miejsce po aryjskiej stronie, a nawet mogłabyś zajmować się pracą konspiracyjną. Nie, Ala Gołąb odmówiła Irenie Sendlerowej, odmówiła wielu innym osobom, a nawet kiedy już była w obozie pracy w Poniatowej i Żydowski Komitet Narodowy też chciał ją z tego obozu wykupić, to też odmówiła. Tam się zajmowała też szpitalnictwem, opieką zdrowotną i opieką nad dziećmi więźniów żydowskich, którzy byli w tym obozie. Czy dysponujemy jakimiś źródłami historycznymi, chcąc przybliżyć historię Gołąb? Źródła są najzupełniej nikłe. Jest na przykład informacja o tym, że Ala Gołąb przed wojną w Polskim Radiu miała audycję. I gdybyśmy byli w takim kraju, gdzie są zachowane archiwa, ciągłość instytucji, no to moglibyśmy pójść do Archiwum Polskiego Radia i wydobyć te audycje i teraz Ala by mogła przemówić własnym głosem. Tak, wiedzielibyśmy w jakich latach, na jaki temat miała te audycje, ale nic takiego nie ma. Także można tylko domniemywać, czy na przykład to, że miała te audycje w Polskim Radiu, czy ma to związek na przykład z Januszem Korczakiem, który też w tym czasie miał audycję w Polskim Radiu, czy na przykład w jakiś inny sposób została do tego radia protegowana, na przykład przez Irenę Słońską, która była sekretarką Wańkowicza, ale też ukończyła Wolną Wszechnicę Polską i na przykład była pracowała w nowo utworzonym referacie audycji dla szkół Polskiego Radia. Jeżeli Ala Gołąb miała audycję na temat higieny, no to pewnie ona były te audycje przeznaczone dla młodzieży. I tutaj już właśnie wchodzimy w tę sferę domniemań, a żeby poszukiwać dowodów, no to pozostaje nam tygodnik Antena. Jeżeli tam był dokładny program radiowy, to być może się uda zdobyć dowód na to, że istotnie te audycje radiowe Ali Gołąb w Polskim Radio były. A jej teksty, które pozostawiła w różnego rodzaju pismach, również literackich, świadectwa towarzyszy niedoli z getta, czy z tego również, z takich źródeł pani korzystała? No pierwsze oczywiste źródło to jest archiwum Ringelbluma i się okazuje, że tam jest bodajże tylko jedna wzmianka o Ali Gołąb. I to jest wzmianka poczyniona przez samego Ringelbluma po tym, jak on już z obozu w Trawnikach został w ramach tej samej akcji, w ramach której Ala Gołąb miała być wyswobodzona z obozu w Poniatowej, to jakoś wyciągnięto Ringelbluma z obozu w Trawnikach i on był wtedy w Warszawie w bunkrze Krysia i spisywał, robił takie listy, kto ze znakomitych, znamienitych postaci żydowskiego świata zginął, artystów, dziennikarzy, malarzy i tam na liście działaczy społecznych jest wymieniona Ala Gołąb-Grynbergowa i to jest bodajże jeden, jedyny raz wśród tych społecznych działaczy, którzy zginęli, kiedy ona jest wspomniana w archiwum Ringelbluma. A Sendlerowa wspominała o niej? No współpracowały. Sendlerowa tak, ale niewiele wspomina, dlatego że jest opis z lata 1942 roku, kiedy trwa wielka akcja wysiedleńcza w getcie. Sendlerowa też opisuje tajne nauczanie z zakresu higieny, które właśnie prowadziła. To była cała zhierarchizowana struktura, w której Ala Gołąb uczestniczyła, związana z TOZ-em, Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. I to była akcja, która też była przedsiębrana we współpracy z Żydowską Samopomocą Społeczną, czyli na czele której stał Ringelblum. Chodziło o to, żeby pomóc zapobiegać epidemiom w getcie, jakie się szerzyły. I to była akcja, którą TOS i tutaj osobiście Ala Gołąb organizowała z komitetami domowymi i Żydowską Samopomocą Społeczną, żeby każdy komitet domowy, czyli każde podwórko miało swojego sanitarnego delegata i to było szkolenie młodzieży, miało to też wspomóc zapobieganiu epidemiom w getcie. I na takim szkoleniu była Sendlerowa i też przy tej okazji wspomina właśnie o tym, że mówiła Ali Gołąb, mamy dla ciebie dokumenty, prosimy cię i błagamy, wyjdź stąd, uciekaj. Ala Gołąb, Gołębianka, Sara Grynberg, jak właściwie nazywała się nasza bohaterka i skąd pochodziła? Jaka była sytuacja społeczności żydowskiej małego miasteczka, w którym wzrastała?
zachowała się metryka po rosyjsku, gdzie jest napisane Sara Gołąb. Urodziła się w 1904 roku w Mławie. U progu niepodległości to było miasteczko liczące około 23 tysięcy ludności, z czego czwarta część byli to Żydzi. Natomiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości to miasteczko straciło swój nadgraniczny charakter. Było to miasteczko na granicy dwóch imperiów, carskiego i niemieckiego, i dwóch zaborców. I tam właśnie ulokowała się stacja kolei nadwiślańskiej w 1877 roku, co było o tyle ważne, że wzmógł się ten handel międzynarodowy, ponieważ to była kolej, która łączyła, pozwalała na handel z Prusami, a z drugiej strony prowadziła przez Warszawę, Chełm aż do Kowla. Więc stało się to miasteczko miasteczkiem handlu międzynarodowego, nie zawsze handlu legalnego. Tutaj mogę odesłać do książek pisarza żydowskiego Józefa Opatoszu. On między innymi napisał taką książkę, która wyszła po polsku przed wojną w tłumaczeniu na język polski, Romans koniokrada. Tam też ludność żydowska zajmowała się kradzieżą koni w majątkach ziemskich, które przemycano do Prus. To wszystko też rzutowało na te stosunki w okresie międzywojennym, bo była ludność polska, która była też zubożona przez różne represje zaborcze i była ona zdominowana pod względem gospodarczym przez żywioł żydowski. I to bardzo rzutowało na stosunki w okresie międzywojennym. Nie było w Mławie pogromu, tak jak na przykład w Przytyku czy w Mińsku Mazowieckim w 1936 roku, ale w 1923 roku miały miejsce wybory samorządowe i polscy radni stwierdzili, że należałoby, i to zostało wprowadzone w życie, przesunąć dni targowe z wtorku i piątku na środę i sobotę. I to miało odwrócić te stosunki gospodarcze tam panujące, dlatego że Żydzi w sobotę nie handlują, więc byłoby to uderzeniem w tą ludność żydowską. Był to jakiś ewenement, jak chodzi o walkę, powiedzmy, gospodarczą między żywiołem polskim a żydowskim. Miało to też reperkusje dla mieszkańców Mławy, ponieważ w tych opowieściach, które mam, a pochodzą one z bliskiego kręgu Ali Gołąb, jest tam mowa o tym, że na przykład dziewczęta żydowskie chodziły po ulicach w towarzystwie swoich kolegów szomrów, którzy pilnowali, żeby nikt tych dziewcząt nie zaczynił. Szomrowie, to kto to był? To są właśnie członkowie sionistycznego ruchu Hashomer Hatzair, do którego należała Ala Gołąb. Więc nie były łatwe te stosunki w okresie międzywojennym w Mławie. Ale to powiedzmy w takim razie, bo nasza bohaterka Ala Gołąb do tego ruchu należała. Dlaczego dla młodzieży żydowskiej ta organizacja, ten ruch był taki atrakcyjny? Dla dziewcząt może przede wszystkim zapytajmy, dlaczego, jakie cele sobie stawiał ten ruch? Były to cele pozytywistyczne, podobnie jak to było w szkole panien Jadwig, gdzie przez te dwa lata Ala Gołąb się uczyła. Szomer jest pionierem odrodzenia narodowego żydowskiego, odrodzenia kultury hebrajskiej i ojczyzny Palestyny. Tym jest Szomer, czyli dziewczynka, która należy do tego ruchu, to Szomeret. I to jest ruch lewicowy i świecki, będący może tak w skrócie mówiąc odpowiednikiem harcerstwa. Ale to jest ruch, który nie odwraca się od religii. Na przykład jest w pismach szomrowych, ideologicznych, napisane, że członek ruchu Hashomer Hatzair nigdy nie odwróci się od swojego brata w hałacie, nigdy nie będzie publicznie profanował religii, ponieważ to spowoduje, że się odwróci od ludu swojego, a on ma ten lud podnieść, wspomóc jakoś w jego moralnym i fizycznym odrodzeniu. Fizycznym, czyli też
chodzi o takie typowo harcersko-skautowskie różne aktywności, sprawności, ale tutaj właśnie była taka jedna sprawność, która się nazywała kolonisty, chyba powinno być kolonizatora, czyli właśnie chodziło o to, jakby ostatecznym celem bycia szomrem było przeniesienie się do Palestyny i tam budowanie tej właśnie nowej hebrajskiej ojczyzny. To niewątpliwie było też ideą Ali Gołąb, więc taki szomer zdobywał właśnie sprawność kolonista, a symbolem tej sprawności była palma. A czy rodzina Ali Gołąb należała do ruchu sionistycznego? Na pewno tak. Wielka szkoda, że właśnie Józef Opatoszu, który dobrze znał rodziców Ali, nie zdążył napisać o tym książki. Tak zamiarował, usłyszawszy od Turkowa, że Ala Gołąb była taką bohaterską postacią, chciał napisać o tym książkę, ale zmarł. My wiemy to z jakichś relacji z osób z tego kręgu i wiemy tyle, że w jakimś okresie rodzice Ali Gołąb, czyli Moszek Gołąb i Ruchla z domu Skowron, w jakiś sposób prowadzili tak zwany polski dom, tak Żydzi na to mówili w Mławie, polski dom. Mówiło się w tym domu po polsku, co też było ewenementem w tym miasteczku, bo na przykład bardzo bliska koleżanka Ali, Sura Czosnek, która była córką bogatego kupca mławskiego, wspomina, że u niej w domu mówiło się po rosyjsku. A tak samo ona była i w Sura Czosnek, i w żydowskim skautingu, i później w Hashomer HaCair. Także dom Gołąbów był szczególny, ponieważ mówiło się tam po polsku. Natomiast też jest takie wspomnienie kogoś z bliskiego kręgu znajomych, że poznawszy polską ideę niepodległościową, w pewnym momencie jakby te wszystkie hasła zostały zaadaptowane i chodziło tutaj o odzyskanie niepodległości i wybicie się na niepodległość przez naród żydowski. Przejdźmy jeszcze do kwestii wykształcenia, bo w przypadku Ali Gołąb to jest ten etap życia taki rozpięty między Mławą a Warszawą, bo wykształcenie średnie otrzymuje właśnie w Warszawie, a nie w Mławie, ale to jest trochę bardziej skomplikowane niż powiedziałem w tej chwili. Bardzo ważną informacją, jeśli chodzi o Alę Sarę Gołąb, jest to, że w latach 1915-17 uczyła się w gimnazjum szkoły na wiejskiej, bardzo znanej szkole dla dziewcząt, prowadzonej przez dwie panny Jadwigi, przełożone Jadwigę Kowalczykównę, Jadwigę Jawórkównę, nazywane Jadwigą Czarną i Białą od koloru włosów, nawet jak już obie posiwiały. To była bardzo szczególna szkoła i do tej szkoły chodziła też moja babcia, a jeszcze zanim zaczęła naukę, moja babcia mieszkała tam w Bursie od mniej więcej 1915 roku, więc z całą pewnością jej losy zbiegły się jakoś z losami Ali Gołębianki i no to rzuca wiele światła na pewne zachowania, na postawę moralną Ali. Właśnie, jakie było wychowanie w tej szkole? Jaka atmosfera tam panowała? Oczywiście był bardzo wysoki poziom nauki, ale myślę, że takim priorytetem było budowanie postaw moralnych. To był etos pracy, wrażliwości, prawości, uczciwości. To był taki wpajanie takiego imperatywu pomocy słabszym. Pomoc była bardzo ważna. Dziewczęta już w czasie I wojny światowej, czyli wtedy, kiedy tam była Ala, pomagały sierotom, pomagały, cerowały jakieś mundury żołnierzom. Panny Jadwigi za ogromną wartość uważały taki pluralizm światopoglądowy i to, żeby dziewczęta wzrastały w takim poczuciu, że społeczeństwo jest zróżnicowane i wielokulturowe. Dlatego też z chęcią przyjmowały w swoje szeregi
zarówno Żydówki, jak i protestantki, jak i katoliczki i dziewczęta z rodzin bezwyznaniowych. Powiem jeszcze, że grono pedagogiczne było bardzo szczególnie dobierane, że był właśnie ten szacunek dla inności. I ja zapamiętałam taką historię, którą opowiadała mi moja babcia Sabina Glajkiewicz-Tówna, która pochodziła z rodziny tradycyjnej żydowskiej. Matka udzielała się w dobroczynności. Ojciec był kupcem, który zubożał w czasie I wojny światowej i ona dlatego właśnie wtedy mieszkała w Bursie i kiedyś była świadkiem, jak dziewczynki, które znała, szły do komunii. Ona nie, tak, ona była wyznania mojżeszowego. Rozpłakała się, ponieważ bardzo chciała mieć, czuła się wykluczona, bardzo chciała mieć taką białą sukienkę jak one. I wtedy podszedł do niej ksiądz, to był ksiądz Mauersberger, pogłaskał ją po głowie i tak, żeby te wszystkie dziewczynki słyszały, powiedział jej: a ty nie potrzebujesz sukienki, bo ty masz Boga w sercu. I ona się wtedy poczuła taka wyróżniona i to była taka, bardzo to zapamiętała, opowiadała mi to wielokrotnie. Ala Gołąb na tej pensji panien Jadwig w Warszawie, w słynnej szkole przy ulicy Wiejskiej, uczy się tylko 2 lata i później wraca w 16 roku do Mławy i tam jest uczennicą najlepszej szkoły miejscowej, to jest pensja pani Mrozowskiej, Antoniny Mrozowskiej i to jest też bardzo nowoczesna pod względem metod edukacyjnych placówka dla pensja żeńska, bardzo patriotyczna i tam chodzą właśnie dziewczynki polskie i żydowskie, tak jak Sura Czosnek, tak jak właśnie Ala Gołąb i ona tam zdaje maturę w 1922 roku i wstępuje na Uniwersytet Warszawski na Wydział Filozoficzny. Kończy ten uniwersytet? Nie kończy uniwersytetu, ponieważ podejmuje decyzję o tym, że przerywa, nie zrywa z tych studiów, przerywa je i wstępuje do nowo utworzonej szkoły pielęgniarstwa, która powstaje w 1923 roku w Warszawie. Rezygnuje ze studiów na Uniwersytecie Warszawskim, zaczyna kursy pielęgniarskie, powiedzmy gdzie, cóż to była za szkoła, a przede wszystkim dlaczego podjęła tą decyzję? Szkoła pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych w Warszawie powstała w 1923 roku i Ala wstąpiła od razu po otwarciu tej szkoły i skończyła wraz z kilkunastoma absolwentkami 2 lata później pierwszy tak zwany kurs, czyli była absolutnie w awangardzie tych żydowskich pielęgniarek. Jej rodzina, z tego co wiadomo, niezbyt przychylnie przyjęła tę decyzję, dlatego że jej rodzeństwo otrzymało wykształcenie wyższe. Starszy brat Janek ukończył Politechnikę Warszawską. Młodszy Samek ukończył medycynę na Sorbonie. Basia ukończyła też wyższą szkołę artystyczną w Warszawie, a najmłodszy Mietek ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. I tylko Ala zdecydowała się być pielęgniarką, co wtedy było zawodem wręcz pogardzanym. A możemy domniemywać, że to właśnie było szukanie takiej roli, która mogła być bardzo, bardzo przydatna w przyszłości w Palestynie? Tak, znaczy ja uważam, że tak, że był to ideowy jej wybór, że ona, mając tyle talentów, będąc obdarzona takimi umiejętnościami, była i aktorką urodzoną i pisała pięknie po polsku, mogła zostać pisarką, pisała wiersze, rysowała. Miała przed sobą przyszłość w wielu zawodach inteligenckich i artystycznych. Wybrała bycie pielęgniarką, uważam, że na pewno dlatego, że w ten sposób mogła konkretnie pracować dla ludzi. Powiedzmy jeszcze coś więcej o tej szkole pielęgniarskiej. Czym była ta szkoła? Dlaczego przyjmowała tylko żydowskie dziewczęta? 2 lata wcześniej powstała Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa i ona nie przyjmowała Żydówek. Była potrzeba
żeby też była taka fachowa pomoc medyczna, pielęgniarska wśród społeczeństwa żydowskiego. Dotychczas to było w domenie, pozostawało w domenie dobroczynności, prawda, że bractwa dobroczynne zajmują się czuwaniem przy chorym. Nie był to żaden zawód poważny, więc była to bardzo wtedy odważna decyzja, żeby zostać pielęgniarką, ale za tym jeszcze się kryje sprawa też sionistyczna i polityczna. Mianowicie wśród osób, które przyczyniły się do powstania tej szkoły pielęgniarstwa, stoi Zofia Syrkin-Binsztejnowa, która była doświadczoną lekarką, ale też była główną działaczką, jedną z głównych działaczek Związku Kobiet Żydowskich. To była sionistyczna organizacja kobieca, która już wcześniej, przed powstaniem tej szkoły, organizowała kursy pielęgniarstwa. Chodziło o otwarcie nowego zawodu dla dziewcząt żydowskich, także za tym też stała idea przebudowania społeczeństwa żydowskiego w ten sposób. Po ukończeniu szkoły pielęgniarek Ala Gołąb podejmuje pracę w szpitalu starozakonnym na Czystem. Czym się tam zajmuje, w jakim kierunku chce się rozwijać? Co wiemy o tym okresie? Ona szybko wybiera specjalizację opieka nad matką i dzieckiem. Jest też pielęgniarką społeczną. Pozostaje w szkole pielęgniarstwa jako instruktorka właśnie tegoż pielęgniarstwa społecznego, co jest w ogóle awangardą w Polsce wówczas. I w tym kierunku chce się kształcić dalej. Pisze w żydowskiej prasie akademickiej, że potrzeba nam wykształconych pracowników społecznych i to jest ten kierunek jej rozwoju zawodowego. W pewnym momencie decyduje się na studia na Wolnej Wszechnicy Polskiej. Czym była ta uczelnia? Przypomnijmy, jakie środowisko ją stworzyło. Powstaje na Wolnej Wszechnicy Polskiej Studium Pracy Społeczno-Oświatowej. Tworzy to studium profesor Radlińska, która w 1905 roku w czasie strajku szkolnego działa w radykalnym kole wychowawców razem z pannami Jadwigami. Więc cały czas jest to właśnie ten bardzo taki patriotyczny, wywodzący się z nielegalnych kursów, z nielegalnego szkolnictwa, walki z caratem i opresją, nurt niepodległościowy. I kiedy Ala Gołębianka zaczyna tam studiować bodajże w 1928 roku, to pisze w jednym ze swoich artykułów z wyrzutem, że na 120 studentów tego studium jest zaledwie 8 Żydów. Właśnie chodzi o to, żeby przygotować te wykształcone kadry, które będą pracować bezpośrednio wśród ludzi. Wiadomo już, że Szomer nie odwraca się od swojego brata w hałacie i to niejednokrotnie deklaruje Ala, że chce pracować dla dzieci żydowskich wśród tych najbardziej ubogich warstw. I zresztą tam studiując właśnie spotyka osoby, które są dla niej ważne w przyszłości, bo tam wtedy ma wykłady Korczak, profesorem jest Hirschfeld. Niedługo tam zacznie studia Irena Sendlerowa i wiele znajomości, które są bardzo ważne później w czasie getta, zostają przez Alę Gołębiankę zawarte właśnie tam, w Wolnej Wszechnicy Polskiej. A co studiowała? Przepraszam. No właśnie, tam były 4 specjalizacje w tym studium i oczywiście nie zachowały się dokumenty takich, żebyśmy to mogli wiedzieć na pewno, ale jedna z 4 specjalizacji dotyczyła opieki nad matką i dzieckiem. Czy możemy powiedzieć, tak podsumowując te wybory, kluczowe wybory naszej bohaterki, że to była droga typowa, czy może wyjątkowa dla młodych dziewcząt żydowskich w owym czasie? Była to droga zupełnie wyjątkowa i jeszcze wyjątkowa w ramach tej wyjątkowości, bo na przykład wraz z pierwszym rocznikiem absolwentek Szkoły Pielęgniarstwa przy Szpitalu Starozakonnych, koleżanką, absolwentką była
Luba Bielicka, późniejsza żona Abraszy Bluma, który był jednym z przywódców bundu. I to są znane postaci, tak? Ale na przykład właśnie ta Luba Bielicka pozostawała w środowisku żydowskim. Natomiast Ala kształciła się, brała to wszystko, co jest najlepsze i najbardziej postępowe w polskiej edukacji i wstąpiła właśnie na to, do tego studium pracy społeczno-oświatowej, nie pozostała tylko w środowisku żydowskim, tylko jakby pracowała w środowisku żydowskim, natomiast miała cały czas intensywny kontakt ze środowiskiem polskim. Wspomniała Pani wcześniej o tym, jak licznymi talentami Ala Gołąb była obdarzona, także tymi artystycznymi. Wiemy, że pisała, ale o czym i dla jakiego pisma, o tym opowiemy szerzej za chwilę. Najpierw nakreślając obraz tego środowiska, w którym w owym czasie się obracała. Pionierskie ruchy młodzieżowe Gordonia, Hashomer Hatzair, Hashomer Hadati i inne stawiały sobie za cel masową emigrację do Palestyny. Realizację tych zamierzeń utrudniały ograniczone możliwości absorpcji i ograniczona liczba zezwoleń na imigrację, rozdzielanych według klucza politycznego. Środowiska syjonistyczne, czyli te, które głosiły ideę powrotu do korzeni, do swojej tradycji, a przede wszystkim utworzenia nowego państwa Izrael, były na tyle zjednoczone w sobie, że postanowiły, iż nie tylko mężczyźni będą mówili o tym, co jest najważniejsze, ale przede wszystkim dadzą pole, odstąpią miejsce także kobietom. I te kobiety rzeczywiście bardzo świadomie podjęły się tego zadania, iż będą tworzyły prasę, która będzie mówiła o nich, w ich imieniu i przede wszystkim, że to one będą ją tworzyły. Tak naprawdę takim tytułem rozpoznawczym z dwudziestolecia jest Ewa, Tygodnik dla Pań, poruszający sprawy społeczne i tygodniowe. Ewę tworzy środowisko prosyjonistyczne, a zatem ugruntowane już politycznie, pokazujące jedyną słuszną drogę, ale też i trzeba o tym głośno powiedzieć, to są ludzie znakomicie wykształceni, świetnie władający językiem polskim i trudno dzisiaj wymienić wszystkie fascynujące kobiety tamtego okresu, bo nie było ich wcale tak mało, chociaż one niestety nie ostały się w pamięci społecznej, ale o niektórych nazwiskach warto wspomnieć. Jako pierwsze muszą wystąpić Paulina Appenschlag i Rachel Iza Wagmanowa, czyli dwie główne redaktorki Ewy, ale tuż obok nich bardzo mocną pozycję mają takie dziennikarki jak Miriam Wolman-Sieraczkowa, która wyemigrowała do Palestyny i stamtąd nadsyłała swoje artykuły, jak Zofia Kramsztyk, siostra Romana Kramsztyka, uznanego i znanego malarza, która z kolei mieszkała w Paryżu i stamtąd przesyłała artykuły dotyczące sztuki europejskiej, paryskiej, ale i polskiej. Intencją Pauliny Appenschlagowej i Racheli Izy Wagmanowej było to, aby skupić wokół siebie kobiety wykształcone, kobiety, które poprzez własne działania i życie dają świadectwo idei tej kobiety nowoczesnej. Artykuły Ali Gołębianki ukazują się w piśmie Ewa właściwie od samego początku. O czym Gołębianka pisze, jak traktuje swoje pisarstwo? Jest tych artykułów kilkanaście i głównie noszą one pod tytuł, w większości noszą one pod tytuł z pamiętnika pielęgniarki. I to są rzeczy, które ona pisze z życia swojego, kiedy pracuje właśnie jako pielęgniarka w szpitalu na Czystym. Są to tematy społeczne. W jakim środowisku pracowała i z kim współpracowała w owym czasie? W 1930 roku już jako absolwentka Wolnej Wszechnicy Polskiej podejmuje pracę w dziale opieki społecznej warszawskiego magistratu. O jej drodze zawodowej wciąż jeszcze niewiele wiemy, natomiast kiedy przyjęła tą propozycję pracy w magistracie, powiedziała, że chce pracować wśród dzieci żydowskich. W 1935 roku znajdujemy ją jako pielęgniarkę przyzakładową
w Findelhuis, to jest dom dla żydowskich podrzutków, który zostaje umieszczony w budynku przy ulicy Leszno 127. Ala Gołąb w tym czasie, a bardzo agituje też na łamach prasy żydowskiej jidyszowej za tym, żeby rodziny żydowskie brały dzieci z tego domu podrzutków do adopcji. To było, nie było popularne wśród rodzin żydowskich. Wielokrotnie mniej rodzin żydowskich adoptowało dzieci żydowskie niż to było u chrześcijan. Czy wiemy coś więcej o jej życiu osobistym, o dzieciach, o mężu? Jakie były losy jej rodziny po wojnie? Wiemy dosyć mało, bo na przykład jest takie świadectwo, które mówi, że w 1932 roku wyszła za mąż za kolegę z pracy. Ale chodzi o Arka Grünberga, który być może był kolegą z pracy, o tym też nic nie wiemy, ale na pewno był kolegą z dzieciństwa, z Mławy. Poznali się tam w kółku teatralnym, które prowadziła mama Ali. I o tym Arku Grünbergu są bardzo skąpe wiadomości, nawet trudno, wojny nie przeżył, to wiadomo. Była też Ala Gołębianka przed wojną, została matką i urodziła córeczkę o imieniu Rami, ale też tuż przed wojną wzięła na wychowanie jedno z opuszczonych dzieci i prawdopodobnie miało to dziecko znaleźć się w Palestynie i Ala Gołąb miała w 1939 roku jechać do Palestyny, żeby wybadać możliwości, żeby tam się przenieść ze swoją rodziną. No ale to się już jej nie udało, bo wybuchła wojna. Czyli miała męża Arka Grünberga i miała dwie córeczki, jedną rodzoną, drugą adoptowaną. Obie te dziewczynki przeżyły wojnę. Rami była ukrywana w różnych miejscach po aryjskiej stronie w Warszawie. I to też był wybór Ali. Tutaj widzę też taką silną postawę, mocną postawę Ali, zdecydowaną, że ona tu w getcie musi działać i musi mieć wolną rękę, w związku z czym dziewczynki zostają po aryjskiej stronie. Po wojnie Rami znalazła się w Kanadzie, dokąd zabrał ją wujek Samek, młodszy brat Ali, ten lekarz, który przed wojną grywał w przedstawieniach teatru amatorskiego razem ze swoją siostrą Alą i z mamą Ruchlą i też był bardzo aktywnym działaczem Hashomer Hatzair w Mławie. Za chwilę powiemy szerzej o losach Ali Gołąb w czasie jej działalności w getcie warszawskim, bo to jest ten moment, w którym dochodzimy do tej wielkiej, straszliwej zawieruchy historii, do momentu, kiedy nadchodzi kres świata polskich Żydów. Szerzej teraz o sytuacji lekarzy i pielęgniarek w getcie warszawskim w specjalnie przygotowanym materiale filmowym. Bramy getta warszawskiego zostały zamknięte 16 listopada 1940 roku i od tego czasu na terenie około 4 km2 stłoczono w bardzo trudnych warunkach sanitarnych niemal 400 tysięcy osób. Za wysokim, około 2-metrowym murem ci ludzie po prostu mieli tam funkcjonować, nie mogli swobodnie przedostawać się poza teren getta, zostali tam po prostu odcięci od świata. Z czasem liczba więźniów, pewnie to tak należy bardziej określać niż mieszkańców getta, wzrastała na skutek różnego rodzaju przesiedleń na teren getta, czy też deportacji Żydów spoza terenów Generalnego Gubernatorstwa. I szacuje się, że w takim najbardziej szczytowym punkcie na terenie właśnie getta warszawskiego wiosną 1941 roku przebywało około 430 tysięcy ludzi. Więc widzimy tutaj skalę przeludnienia tej dzielnicy. To jest gęstość zaludnienia powyżej 100 tysięcy osób na kilometr kwadratowy, więc to jest ogromne przeludnienie. Ci ludzie mieszkają w fatalnych warunkach. To, w jaki sposób Niemcy reglamentowali żywność dla getta, jeszcze dodatkowo zwiększało problem. To znaczy, gdybyśmy brali pod uwagę tylko i wyłącznie takie oficjalne racje żywnościowe, na jedną osobę zamkniętą w getcie przypadało dziennie mniej więcej około 200-300 kalorii. Widzimy, w jakich warunkach medycy
lekarzy, pielęgniarki, personel, który niósł właśnie taką pomoc medyczną, musiał funkcjonować. Na terenie getta znajdowały się dwa szpitale. Jeden to był szpital starozakonnych na Czystem, przeniesiony właśnie na teren getta i ulokowany w kilku lokalizacjach, bo to nie była jedno konkretne miejsce, tylko kilka lokalizacji, m.in. ulica Stawki, Żelazna, w zależności od tego, jakim wydziale mówimy. I szpital imienia Berzonów i Baumanów, który mieścił się przy ulicy Siennej i Śliskiej, to był szpital dziecięcy. Te dwie placówki miały w pewnym sensie obsłużyć osoby, które na terenie getta warszawskiego się znalazły. Jeżeli mówimy jeszcze o statystykach, szacuje się, że na początku istnienia getta znalazło się tam mniej więcej 700 lekarzy. Samych lekarzy. Nie mówię o personelu medycznym, bo tych osób było znacznie więcej. I szacuje się, że do tych najbardziej tragicznych i zmieniających funkcjonowanie getta wydarzeń, czyli do wielkiej akcji deportacyjnej, która rozpoczęła się w lipcu 1942 roku, przez służbę zdrowia przewinęło się kilka tysięcy osób, takiego personelu medycznego, właśnie pielęgniarek, sanitariuszy, osób, które były różnego rodzaju pomocami właśnie zatrudnionymi w tych placówkach. Czym się zajmowała i z kim współpracowała w getcie warszawskim Ala Gołąb? Przede wszystkim trzeba by było powiedzieć o organizacji TOS, Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej. Pod opieką tegoż TOS-u było ponad 90 punktów dla uchodźców. I Ala Gołąb była tam, jak wynika ze skąpych relacji, główną pielęgniarką. To ma znaczenie też dla dalszego jej losu. I właśnie kiedy zaczyna się wielka akcja wysiedleńcza w lecie 1942 roku w getcie warszawskim, powstaje pomysł, i to właśnie w tymże tozie, że powstanie na Umschlagplatzu zupełnie fikcyjne ambulatorium, które ma na celu przechowywanie ludzi po to, żeby ich wywozić z powrotem do getta, czyli ratować przed wywiezieniem do Treblinki. To właśnie w źródłach jest nazywane ambulatorium, bądź ambulans to jest też nazywane. I dwie osoby są w to zaangażowane. To jest właśnie Ala Gołąb-Grynbergowa i Nachum Ręba. To są dwie osoby, które Jona Sturkow nazywa, że są to lamedwownicy, czyli w każdym pokoleniu jest 36 sprawiedliwych, którzy utrzymują ten świat przy istnieniu. I w tamtym pokoleniu, według Turkowa, to właśnie była Ala Gołąb i Nachum Ręba. A kim był Nachum Ręba? Bo był człowiekiem, który uratował samego Turkowa, czyli biografa Ali Gołąbowej. Tak. O Nachumie Rębie powtarza się jedną informację, że próbował on ratować na Umschlagplatzu, interweniować, kiedy Korczak ze swoim sierocińcem wsiadał do wagonów, ale Korczak nie chciał żadnej interwencji. No i tu właśnie pojawia się postać Nachuma Ręby, o którym się mówi, że był to urzędnik i zwykle stawia się kropkę, że to wszystko, co o nim wiadomo. Nie za wiele wiadomo o Nachumie Rębie, ale można o nim coś powiedzieć. Pochodził on z rodziny sionistycznej. Jego rodzice już przed wojną wyjechali do Palestyny. Jego brat Isaac był osobistym sekretarzem Żabotyńskiego, przywódcy rewizjonistów. I rodzina ta pochodziła z Kolna. Natomiast sam Ręba już przed wojną pracował w Warszawie, był tym działaczem sionistycznym, pracował w gminie żydowskiej. W czasie wojny był pracownikiem Judenratu, nazywano go sumieniem gminy. Założył tam komisję do walki z nieprawidłowościami. Wszyscy, którzy go znali, którzy zostawili jakieś świadectwo, nazywają go człowiekiem kryształowo uczciwym. I on razem z Alą Gołąb w tym ambulatorium ratował po prostu żydowską inteligencję przed Treblinką. On przede wszystkim przed Niemcami udawał naczelnego lekarza. Nie miał nic wspólnego z medycyną. Ważne jest też, że w tej akcji uczestniczyła żona Nachuma Ręby, która miała na imię Henia.
To nie jest zdrobnienie od polskiego imienia Henryki, to jest bardzo rzadkie imię hebrajskie. Niestety, jak wielka jest skala naszej niewiedzy, ponieważ nie znamy z nazwiska tej Heni. Ona była pielęgniarką i ona też uczestniczyła właśnie w tym ratowaniu ludzi z Umschlagplatzu. Ala Gołąb, dlaczego Turkow miał dług wdzięczności, który spłacił to pisząc tą bezcenną, krótką, a bezcenną biografię Ali Gołąb. Ala Gołąb uratowała z Umschlagplatzu jego młodszą siostrę Rachelę. Natomiast później doszło do tego, że na Umschlagplatzu się znalazł sam Turkow ze swoją żoną, aktorką Dianą Blumenfeld i ze swoją małą córeczką Margarit. I wtedy właśnie sam Nahum Remba interweniował i jako udając tego lekarza, wywiózł ich karetką pogotowia według utartego schematu, że mężczyznę przebiera się za lekarza, kobietę za pielęgniarkę, a dziecko chowa się w tym karetce pogotowia pod ławką. I dokładnie tak się to odbyło. W kwietniu, chyba 18 kwietnia była ta noc, kiedy zabito 50 osób na ulicach, prawda, sterylizowano ludność, ale typowego, że tak powiem, wysiedlenia przedtem nie było. Czy od razu rozumieliście, co za tym kryje? No zależy, kto od razu rozumieliście. Rozumieli ci ludzie, którzy wiedzieli przedtem, że akcja eksterminacyjna w stosunku do ludności żydowskiej jest prowadzona już na terenach wschodnich, na terenach Reichu, prawda, to ci rozumieli. Zresztą przecież już w 1941 roku myśmy wydali taki opis z takiego pierwszego obozu na terenach generalnych, znaczy Reichu, bo to było w Bełżcu, tu gdzieś niedaleko Łodzi. Był taki, to nawet nie był obóz, to był taki las, gdzie przywozili Niemcy Żydów, prawda, kopali doły, prawda, i tam w takich samochodach, które się nazywały kurze dupki, tym gazem spalinowym dusili w każdym samochodzie 40 osób. I ten opis był tam. No, a czy w Warszawie ktoś, dużo ludzi w to wierzyło, trudno powiedzieć. Deportacje z Warszawy były prowadzone w ramach szerszej akcji, w ramach tak zwanej akcji Reinhardt, która rozpoczęła się wiosną 1942 roku od likwidacji, czy częściowej likwidacji gett w Lublinie i Lwowie. Więc pewnego rodzaju informacje docierały do osób, które były na terenie getta warszawskiego, że są prowadzone właśnie jakieś, nie wiem, coś w rodzaju czystek, przesiedleń, deportacji. Natomiast zanim doszły do nich pełne informacje, jaki jest cel tych wyjazdów, tak jak to Niemcy określali, czy tych przesiedleń, że to nie jest ten propagandowy cel, że oni są po prostu relokowani na inne miejsce, gdzie będą pracować, czy gdzie będą funkcjonować w innych warunkach, tylko jest to deportacja do obozu zagłady, to też minęło trochę czasu. Natomiast podejmowane były takie kroki, żeby przynajmniej elitę, czy takich ludzi bardziej wykształconych, znaczących, jak na przykład Janusz Korczak, wyprowadzać poza teren getta, znajdować im schronienie. Tym bardziej, że to były osoby, które mówiły w języku polskim, dobrze znały też tę kulturę, niejednokrotnie miały znajomych, przyjaciół po tak zwanej aryjskiej stronie, więc istniała realna szansa, że przy odpowiednio przygotowanych dokumentach, spreparowanej tożsamości, one po prostu przeżyją do końca okupacji. Natomiast wielu lekarzy miało silne poczucie misji swojej, silne przekonanie, że ich pracą jest praca do końca tam i w tym miejscu, czyli na terenie getta warszawskiego. I też widzimy na przykład postawę Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, która była razem z nim, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie terenu getta, chociaż być może słowo zdecydowali się to nie jest dobre określenie w tym kontekście, czyli nie pozwolili na to, żeby przygotować całą tę ich przeprawę na tak zwaną rejską stronę, tylko oni mieli poczucie, że do końca ze swoimi podopiecznymi muszą być, bo są za nich odpowiedzialni. I wielu lekarzy przyjęło podobną postawę. Wielka akcja deportacyjna, to też musimy sobie uświadomić, czyli wydarzenia od 22 lipca do 21 września 1942 roku w zasadzie wywracają funkcjonowanie getta warszawskiego do góry nogami. Większość Żydów
szacuje się między 260 a nawet 300 tysięcy osób, zostało wówczas z getta warszawskiego deportowanych i zamordowanych w obozie zagłady w Treblince. Na miejscu, po zakończeniu wielkiej akcji deportacyjnej, zostaje mniej więcej 60 tysięcy osób, z czego 35 tysięcy jest legalnie, pozostali przebywają nielegalnie. I moment na przykład, to też warto sobie uświadomić, kiedy powstaje Żegota, czyli Rada Pomocy Żydom, to jest koniec roku 1942. Żegota powstaje w grudniu, więc to już jest kilka miesięcy po zakończeniu tej największej fali deportacyjnej, czy w przypadku getta warszawskiego, czy innych gett, które funkcjonują na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Większość Żydów polskich do grudnia 1942 roku z terenu Generalnego Gubernatorstwa jest już zamordowana, czy w obozie zagłady w Treblince, czy w Bełżcu, czy w Sobiborze. Na terenie GG pozostawiono tylko getta szczątkowe. Getto warszawskie było jednym z gett szczątkowych już w tamtym okresie. Po zakończeniu tej wielkiej akcji wysiedleńczej, kiedy 300 tysięcy Żydów wywieziono w ciągu kilku tygodni do Treblinki, Ala Gołąb uczestniczy nadal w badaniach nad chorobą głodową. Tutaj jest ważne też to właśnie, że była tą naczelną pielęgniarką punktów dla uchodźców. Tam jej zadanie polegało na tym, żeby wybrać osoby, które nie są obarczone innymi chorobami, tylko właśnie, żeby badać tą chorobę głodową. Zbierała wyniki tych badań i wymogła na intendencie cmentarza żydowskiego, żeby w budynkach będących na cmentarzu przy ulicy Gęsie, teraz to jest ulica Okopowa, żeby tam te badania opracowywać w bezpiecznym miejscu. I sama te wyniki tych badań tam przenosiła do tych budynków cmentarnych. I oczywiście to wiemy, wiemy to oczywiście od Turkowa, ale jak w literaturze dotyczącej badań nad chorobą głodową, czy tych lekarzy, o lekarzach, którzy się tym zajmowali, nigdzie żadnej wspominki o Ali Gołąb nie ma. Mamy fragment relacji Ireny Palenker z owego czasu i posłuchajmy teraz, jak przedstawi ją Dorota Lilienthal. Fragment relacji Ireny Palenker. Był piątek 13 września 1942 roku. Siedziałyśmy w ambulansie z malutkimi dziećmi i ciężko chorymi. Na chwilę wyszłam i stanęłam blisko drutów kolczastych, przy których służbę pełnili Ukraińcy. Nagle dostrzegłam siostrę Gołąb. Ona mnie też zauważyła i poznała. Machnęła ręką, wołała ku sobie. Zbliżyłam się do kolczastego drutu. Siostra Gołąb krzyknęła mi wówczas, że za 10 minut po mnie wróci. Po kilkunastu minutach istotnie siostra Gołąb wróciła. Przyszła z fartuchem pielęgniarskim w ręku, krzyknęła: tylko jedną z was mogę wyprowadzić. Szybciej, decydujcie się, panie! Na dalsze rozmowy i słowa pożegnania już nam czasu nie wystarczyło, bo w tej chwili podbiegła siostra Gołąb i pociągnęła mnie w kierunku ambulansu. Proszę się przebrać w to, doprowadzić się do porządku, umalować i ani pary z ust nie puszczać. W trymiga! W ubikacji przebrałam się. W białym fartuszku, w czepeczku pielęgniarskim, umalowana, wzięłam z siostrą Gołąb na noszach jakąś chorą i poszłyśmy. Pouczona przez siostrę, milczałam jak zaklęta, gdy się do mnie ktoś zwrócił z SS-manów i chciał wylegitymować. Siostra Gołąb trzymała w ręku jakąś legitymację, cudzą z cudzą fotografią i machała nią licznym wartownikom, pokazując niemym ruchem na mnie. Jak we śnie minęłam liczne posterunki, minęłam bramę szpitalną. Nawet nie czułam ciężaru noszy. Gdzie i kiedy złożyłyśmy tę chorą z noszy, jak i kiedy wyszłyśmy wreszcie z terenu szpitala żydowskiego i Umschlagplatzu, nie wiem. Nie zapamiętałam, gdyż byłam nieomal nieprzytomna. Wiem tyle tylko, że siostra Gołąb zaprowadziła mnie do swojego mieszkania na ulicę Dzielną, gdzieś w jej początkowych numerach. Pierwsze ostre uczucie, jakiego doznałam po strasznych przejściach na Umschlagplatzu,
Była to niezwykła rozkosz zażycia gorącej kąpieli, jaką mi od razu przygotowała nieznużona siostra Gołąb. Zaprowadziła mnie do łazienki i wykąpała jak chorą. Potem nakarmiła mnie i ułożyła do swego łóżka. Z warszawskiego getta Ala Gołąb trafia do obozu pracy w Poniatowej. Tam ostatecznie zakończy życie w masakrze, do której doszło 4 listopada 1943 roku. Ala Gołąb zajmowała się tam też opieką zdrowotną. Organizowała czy sama opiekowała się dziećmi więźniów, którzy tam byli. Tam było około 15 tysięcy Żydów. I jest jedną z 15 tysięcy ofiar masakry, jaka miała tam miejsce 4 listopada 1943 roku w ramach akcji Dożynki. Jednego dnia, począwszy od rana do popołudnia, rozstrzelano 15 tysięcy więźniów. To jest jedna z największych zbrodni na ziemiach Polski popełnionych podczas II wojny światowej, a bardzo niewiele na ten temat wiadomo. Istotnie nawet trudno jest ustalić, nie ma żadnej listy, kto był wśród więźniów. Znanych jest może kilkanaście nazwisk i dopiero ostatnio do tych kilkunastu nazwisk znanych osób, które tam były i które zginęły w masakrze, dołącza Ala Gołąb. Masakra miała przebieg straszny, wiadomo to z kilku relacji i też dwie, trzy osoby uciekły z tych dołów śmierci, takie kobiety. Rano zaczęło się rozstrzeliwanie. Wcześniej były przygotowane doły wykopane przez samych więźniów. Rano zaczęło się rozstrzeliwanie. Więźniowie osobno, mężczyźni osobno, kobiety. Kazano im się rozebrać. Gromadzono po 50 osób. Gnano przez ten obóz. I tam po prostu rozstrzeliwano warstwa po warstwie. Na warstwie trupów kładły się kolejne osoby, były rozstrzeliwane. Trwało to ileś godzin, aż te 14 czy 15 tysięcy osób uśmiercono. Na tym nie koniec, bo wkrótce zaczęto te zwłoki z ziemi wydobywać, końmi palić i samo palenie zwłok dzień i noc trwało bodajże przez 6 tygodni. Ala Gołąb wielokrotnie otrzymuje propozycje podczas swojej działalności w getcie warszawskim, że są drogi wyjścia, że są drogi ewakuacji. Ona odpowiada nie, dba o bezpieczeństwo swoich dzieci, które zostały po aryjskiej stronie. Ona uważa, że ważniejsze są obowiązki wobec tych, nad którymi się w warszawskim getcie opiekuje i wraz z nimi trafia do obozów Poniatowej. Dokładnie tak. I Żydowski Komitet Narodowy wysyła emisariuszy po konkretne osoby, głównie z ruchu po Ale Sion Lewica, ale też konkretnie imiennie po Ale Gołąb, że należy te osoby wykupić z obozu. I Ala Gołąb odmawia po raz kolejny, co też wiemy od Turkowa, ale to jest informacja z pierwszej ręki, ponieważ ci emisariusze przywożą z Poniatowej grypsy. I on razem ze swoją żoną Dianą Blumenfeld te grypsy w języku jidysz odcyfrowuje, co tam jest napisane. Więc wie Turkow, akurat sam jest świadkiem tego, że wśród tych grypsów jest też mowa o Ali Gołąb i że ona nie chce stamtąd wyjść, ponieważ chce dalej opiekować się tymi dziećmi i chorymi, którzy są w obozie w Poniatowej. O życiu, o ofierze Ali Gołąb w dzisiejszym programie w powiększeniu opowiadały nam Anna Ciałowicz i Dorota Lilienthal. Pięknie paniom chciałbym za to podziękować i zaproponować, żeby ostatnimi słowami, jakie w tym programie się pojawią, to były słowa samej Ali Gołąb. Prawdopodobnie powstały, gdy miała lat 19, kiedy uczyła się jeszcze w szkole pielęgniarskiej. To jest tekst zatytułowany Credo. Credo Ali Gołąb. Wierzę w szczęście z ofiary, którą radość życia budzi. Wierzę w moc, potęgę i siłę młodości. Wierzę w moc, potęgę pracy i miłości. Wierzę w czyn młodych, gdy kochają ludzi.